Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na taki krótki filmik, w którym zaprezentuję Wam UEFI mojej płyty głównej, a jest nią MSI H81P33. Prezentację tej płyty możecie zobaczyć u mnie na kanale. Dla tych, którzy nie widzieli, to gdzieś tutaj na filmie podlinkuję, tak więc będzie można sobie wejść i zobaczyć. A teraz już przechodzimy do UEFI. Płyta witana z bardzo przejrzystym i przyjaznym dla użytkownika interfejsem graficznym. I mimo, że nie miałem bezpośredniej jakby styczności z UEFI innych producentów, to jednak widziałem gdzieś tam jakieś print screeny, jakieś filmiki. No i muszę przyznać, że MSI posiada jedną z takich lepszych szat graficznych, jeżeli chodzi właśnie o UEFI. Na pierwszym ekranie, jak widzicie, mamy tutaj takie podstawowe informacje, jak rodzaj procesora, jaki mamy zainstalowany, jego taktowanie, ilość pamięci RAM zainstalowanej w komputerze oraz częstotliwość zegara, z jaką pracuję. Co jeszcze? Wersję BIOSu mamy również podaną tutaj na pierwszej stronie. Ja mam akurat najnowszą wersję BIOSu, chociaż jeszcze do niedawna posiadałem wersję 1.5, ponieważ dawno nie odwiedzałem strony producenta i po prostu nie wiedziałem, że wyszło coś nowszego, tak więc na chwilę obecną zaktualizowałem sobie to do najnowszej wersji i w tej chwili najnowszy BIOS do tej płyty występuje w wersji 1.6. Po lewej stronie, jak widzimy, mamy wskaźnik temperatury procesora oraz przycisk OC Gain, czyli przycisk do automatycznego podkręcania. Odnośnie podkręcania to pojawią się, mam nadzieję, pojawią się dwa filmiki, przynajmniej mam w planach takie zrobić. I pokażę Wam, jak podkręciłem swój procesor na tej płycie. Natomiast ja do podkręcania nie będę używał tego przycisku, po prostu zrobię to manualnie, ponieważ no, co za satysfakcja z podkręcania, jeśli robimy to z automatu. Przejdźmy dalej do naszej płyty. Jak widzicie, po lewej i prawej stronie mamy po trzy takie panele, za pomocą których przechodzimy do dalszych ustawień płyty. Natomiast tutaj u góry znajduje się jeszcze taki dość ciekawy pasek skrótów z ikonkami i właśnie tutaj za pomocą tych ikonek możemy ustawić sobie priorytet butowania naszych napędów podłączonych do płyty głównej. U góry jeszcze w prawym górnym narożniku znajdziemy taką rozwijaną listę języków i tu, jak widzicie, mamy język polski. Ja na co dzień używam angielskiej wersji, ale na potrzeby filmu tutaj po prostu uruchomiłem tą polską wersję, żeby wszystko elegancko, ładnie tutaj pokazać. No i tak, pierwszy panel settings, czyli ustawienia. Mamy tutaj takie wszystkie podstawowe ustawienia, jakie możemy potrzebować. No i mamy tutaj kolejno rozwijanych 5 takich zakładek. W pierwszej mamy stan systemu i tutaj w zasadzie możemy sobie ustawić datę i godzinę. W kolejnej zakładce zaawansowane tutaj już mamy dostęp na przykład do kilku takich bardziej ważniejszych ustawień. I tutaj na przykład mamy możliwość, znaczy ta pierwsza nie jest aż taka ważna, ale tutaj mamy możliwość ustawienia w wersji naszego złącza PCI Express. Jak widzicie, do wyboru mamy generację pierwszą, drugą, nie ma tutaj generacji trzeciej, a to z tego względu, że chipset H81 posiada ograniczenia w takiej oto właśnie postaci, że nie wspiera PCI Express w wersji 3.0. Cofnijmy się dalej. Ustawienia kolejne, dioda zasilania, miganie bądź też dwa kolory. No to akurat dotyczy trybu uśpienia, czyli jeżeli ustawimy tryb, wprowadzimy komputer w tryb uśpienia, to po prostu dioda power na obudowie będzie nam albo migać, albo będzie świecić na dwa kolory. Oczywiście to świecenie na dwa kolory nie sprawdza się w przypadku mojej obudowy, ponieważ tutaj dioda jest jednokolorowa i po wybraniu tej opcji po prostu ta dioda w ogóle nie świeci. Tak więc warto zostawić sobie tutaj po prostu te ustawienia domyślne. Tutaj w kolejnych zakładkach tutaj mamy na przykład z takich ważniejszych rzeczy możliwość ustawienia trybu pracy kontrolera SATA. I tutaj do wyboru mamy też dwie opcje. IDE lub też AHCI, nie ma tutaj oczywiście RAID-a, ponieważ H81 również RAID-a nie wspiera. Z ciekawszych rzeczy tutaj mamy możliwość ustawienia czegoś takiego jak hot plug dla czterech portów SATA. Będzie to przydatne na pewno w sytuacji, gdy posiadacie obudowę z zewnętrzną taką zatoką do dysków twardych. W
wtedy tutaj, jeżeli tą zatokę podłączymy do któregoś z portów SATA, to tutaj warto ten port, na tym porcie SATA aktywować właśnie tą opcję i wtedy będzie można po prostu ten dysk bezpiecznie sobie odłączyć lub też podłączyć w momencie, gdy komputer będzie uruchomiony. Tutaj wyszedłem, dobra. No tutaj kolejne kilka ustawień związanych teraz z kartą graficzną, czyli priorytet albo dla dedykowanej karty, albo dla zintegrowanej. Takie podstawowe parametry ustawienia kontrolera USB. Oj, znowu wyszedłem. Co mamy jeszcze? Konfiguracja portów tam szeregowych, równoległych, to tam jest nieważne. Intel Smart Connect, Power Management, ustawienia zarządzania budzenia, czyli tutaj możemy sobie określić, przez co chcemy wybudzić nasz komputer, czy przez klawiaturę, czy przez mysz, czy przez port PCI Express, takiego typu ustawienia. Czy coś jeszcze mamy tutaj z takich ważniejszych rzeczy? Chyba nie. Chyba to będzie wszystko dokładnie tak. No, tak więc tutaj mamy takie podstawowe ustawienia, które nam się na pewno przydadzą przy takim, no też podstawowym konfigurowaniu płyty głównej. Kolejny panel to OC. Tutaj, jak większość z Was się domyśla, mamy możliwość podkręcania naszego procesora. Możemy tutaj ustawiać jego napięcia, mnożnik. Również mamy tutaj w tym panelu możliwość ustawienia naszych pamięci RAM. Możemy tutaj ustawić ich taktowanie, timingi oraz napięcie. Możemy również tutaj z tego panelu przejść do właściwości CPU i na przykład ustawić sobie, czy też określić stany energetyczne naszego procesora. Tak więc tego typu ustawienia tutaj znajdziemy. Kolejny panel mFlash to nic innego jak możliwość aktualizacji BIOS-u. Tutaj właśnie za pomocą tego panelu możemy sobie zapisać aktualny BIOS do pliku, bądź też zaktualizować do najnowszej, BIOS do najnowszej wersji, którą wcześniej pobierzemy sobie z internetu. Kolejny panel, OC Profile, to po prostu zapisanie ustawień naszej płyty głównej do, jak widzicie, 6 profili. Oczywiście te profile również możemy eksportować do pliku i importować sobie, powiedzmy, na jakimś innym komputerze wyposażonym również w tą płytę główną, tak? Dobra. Hardware monitor. Tutaj możemy zarządzać sobie naszymi wentylatorami, jakie mamy podłączone do płyty głównej, oczywiście nie wszystkimi. Mamy tutaj możliwość konfiguracji wentylatorów CPU 1 i CPU 2. Możemy tutaj określić sobie minimalny i maksymalny próg temperaturowy oraz ustawić procentowo wartość obrotów wentylatora i wtedy płyta automatycznie jakby według tych danych będzie ustawiała prędkość obrotową wentylatora. Ciekawą rzeczą jest również możliwość regulacji obrotów wentylatora systemowego oznaczonego jako system 1. Jest to ciekawe o tyle, ponieważ złącze zasilania tego wentylatora na płycie głównej jest 4-pinowe, a nawet jeśli podłączymy wentylator z 3-pinową wtyczką, również możemy tutaj za pomocą tego suwaka regulować jego obroty. No i ostatnia zakładka, Board Explorer, czyli taka wizualizacja naszej płyty, gdzie mamy po prostu oznaczone, jakie komponenty mamy aktualnie zainstalowane na płycie głównej. Wystarczy najechać tutaj na te podświetlane na niebiesko elementy, I na dole mamy napisane, co to jest za komponent. Mam nadzieję, że ten krótki filmik chociaż trochę okazał się pomocny dla osób, które są zainteresowane tą płytą i chciałyby zobaczyć, jak przedstawia się UEFI właśnie w tym modelu. Ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, możecie też zostawić komentarz, a ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.